Dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy w rezerwacie Ławice Kiełpińskie w bardzo poważnej sprawie. Chciałem Państwu przedstawić pana doktora Wiesława Nowickiego, inicjatora ustanowienia rezerwatów ornitologicznych. Między innymi ten rezerwat został ustanowiony w 1998 roku przez pana doktora Wiesława Nowickiego. Dzieje się tragedia. O tej tragedii opowie pan Wiesław. Oddaję głos. Wiesław Nowicki. Jestem ornitologiem zajmującym się od ponad 25 lat ochroną ptaków gniazdujących w międzywalu Wisły, w szczególności jej środkowym biegu. Byłem pomysłodawcą, inicjatorem ustanowienia dotychczas w biegu tej rzeki 14 ornitologicznych rezerwatów przyrody, w tym również rezerwatu Ławice Kiełpińskie i Wyspy Zawadowskie, które obejmują koryto i brzegi tej rzeki na wlocie i wylocie ze stolicy. Sprawa jest paradoksalna, a zarazem świetnym przykładem, jak można dosłownie w wiślanym błocie utopić unijne pieniądze na tak zwaną ochronę przyrody, nie chroniąc tej przyrody, a w zasadzie jej szkodząc. Chodzi o realizowany od 2016 roku projekt przez miasto Warszawa. Nazwijmy go skróconą nazwą Ochrona siedlisk kluczowych gatunków Wisły Warszawskiej. Jednym z założeń tego projektu, zdecydowanie błędnym, jest stwierdzenie jego autorów, wcielone potem w życie, że ptakom gniazdującym na Wyspach Wisły Warszawskiej, w granicach tego miasta i nieopodal, na przykład w tutejszym rezerwacie Ławice Kiełpińskie, brakuje piaszczystych wysp dla odbycia ich lęków. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Wyspy piaszczyste były, są i będą, odtwarzają się, gdyż Wisła zachowała jeszcze wiele cech naturalności, cech rzeki swobodnie płynącej, mimo że znajdującej się już od wieków w obwałowaniach. Przykładowo, w rezerwacie Wisła Ławice Kiełpińskie piaszczyste wyspy były zawsze w przeszłości. Kwestia, że było ich mniej przy wysokich stanach wody, a więcej jak woda opadała. Jest to rzecz naturalna i zrozumiała dla każdego, który chociaż trochę zna rzekę. Powodem, dla którego ptaki, jak rybitwy czy mewy, na pewien czas opuściły teren rezerwatu, nie było zarastanie wysp, lecz przede wszystkim działalność piaskarni w Łomiankach i Jabłonnie, do której bezprawnie dopuszczono i która dopiero przez stanowczą postawę organizacji ekologicznych została zablokowana. W tej chwili piaskarnie nie są czynne, a drugim powodem wyniesienia się stąd tych cennych dla Europy gatunków ptaków wodnobłotnych było drapieżnictwo głównie lisa i norki amerykańskiej. Teraz, gdy piaskarnie nie działają, ptaki stopniowo wracają na swoje lęgowiska. Tymczasem odkrzaczenie i
wycięcie znacznej części zadrzewień o charakterze typowych łęgów, stadium młodocianych, łęgu topolowo-wierzbowego, który jest nadrzędnym, chronionym prawnie siedliskiem w Unii Europejskiej, wspólnocie, która, co podkreślę, daje znaczną część pieniędzy na tego typu ekscesy, jest w moim przekonaniu głębokim nieporozumieniem. Co więcej, projekt również jest totalną porażką, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa. Jego wykonawcy, aktualnie utrzymaniem trwałości tego projektu zajmuje się Zarząd Zieleni w Warszawie, nie posiadają wymaganych prawem decyzji na to, co wyprawiają zimą tego roku w tym rezerwacie i w innych odcinkach Wisły Warszawskiej. Przede wszystkim nie posiadają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie polegające na wylesieniu kilkudziesięciu hektarów gruntów, głównie wysp i brzegów rzeki, gdyż decyzje te wydane kolejno, najpierw przez burmistrza Łomianek, potem utrzymane w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, zostały w obu instancjach uchylone na skutek skarg wniesionych przez organizacje ekologiczne przez sąd administracyjny. Nie ma również decyzji końcowej, realizacyjnej na wylesienie, czyli krótko mówiąc, niszczy się młodociane stadia lasów łęgowych będące w zaniku w wspólnocie europejskiej pod hasłem bardzo niezgodnym z wiedzą i z rzeczywistością ochrony ptaków, dla których został ustanowiony obszar Natura 2000 Dolina Wisły Środkowej. Panie doktorze, a pańskim zdaniem to, co mogliśmy zobaczyć na tej kępie wiślanej, to tak ludzkim słowem, co tam się dzieje? Tam się dzieje niszczenie nadrzecznej roślinności, która jest w innych krajach europejskich, Europy Zachodniej już rzadkością związanej z rzeką. Dzieje się prowadzenie prac bez pozwoleń, bez decyzji, które zostały uchylone. I przede wszystkim, co jest również ważne, myślę w aspekcie ekonomicznym, dzieje się marnotrawstwo środków publicznych, unijnych środków pod płaszczykiem ochrony przyrody, które są wydatkowane na niszczenie walorów przyrodniczych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.